Jerzy Bralczyk dostał program w TVP. Bił się o niego jeszcze jeden gigant. TVP szykuje się do jesiennej ramówki, a Świat Gwiazd ujawnia kolejne plany stacji. Od września widzowie zobaczą nowy program z Jerzym Bralczykiem. Nie tylko publiczny nadawca chciał go mieć w swoich szeregach. Co jesienią 2024 w TVP. TVP jesienią szykuje serię zmian w ramówce. Na korytarzach mówi się o niepewnej przyszłości Kingi Dobrzyńskiej jako szefowej Pytania na Śniadanie. Jej notowania spadły po tym, jak zwyzywała byłe gwiazdy programu i widzów. Już teraz wiadomo, że we wrześniu zobaczymy nowy program Barbary Kurdej-Szatan, która do pracy u publicznego nadawcy powraca po skandalu ze Strażą Graniczną, nazwała strażników granicznych maszynami bez serca i mózgu. Widzowie, oceniając na podstawie komentarzy w sieci, na razie chłodno przyjęli ponowny angaż byłej gwiazdy M jak miłość, a my już teraz ujawniamy, kogo zaprosiła do swojego widowiska. Pełna lista gwiazd tutaj. Świat Gwiazd ujawnił też, że The Voice of Poland poprowadzi Paulina Chylewska, której w The Voice Kids towarzyszyć będzie Michalina Sosna. To nie koniec nowości, jaki szykuje TVP. Ujawniamy kolejną. Tylko u nas, Jerzy Bralczyk dostał program w TVP. Po tym, jak wybuchła burza po wypowiedzi profesor Jerzego Bralczyka, Świat Gwiazd dotarł do sensacyjnej informacji. Językoznawca dostał własny program na Woronicza. Będzie na antenie od września w nowej ramówce. Pan profesor opowie w nim o poprawnej polszczyźnie tak jak lubi, przytaczając ciekawe anegdotki, dzieląc się sytuacjami ze swojego życia, żartując. Po prostu program o polszczyźnie w sposób lekki, prosty i zrozumiały dla każdego widza, zdradza nam jeden z dyrektorów telewizji polskiej. Jak się dowiadujemy, to właśnie z uwagi na przyszły program profesor został zaproszony niedawno do 100 pytań do. Co wzbudziło takie kontrowersje? Językoznawca powiedział bowiem w audycji, że pies nie umiera, a zdycha, i że to ostatnie słowo nie ma wydźwięku negatywnego. Przyznał też, że nie podoba mu się mówienie o adopcji zwierząt, bo to zarezerwowane jest dla ludzi. Wypowiedzi wzbudziły protest wielu celebrytów, m.in. Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Agnieszki Gozdyry. Jerzy Bralczyk odrzucił ofertę od Krzysztofa Stanowskiego. Mało tego, jak się dowiadujemy, Jerzy Bralczyk dostał też propozycję udziału w Kanale Zero, złożoną mu przez Krzysztofa Stanowskiego. Odmówił, bo woli tradycyjną telewizję, a poza tym TVP zaproponowała mu wyższą stawkę, zdradza nam jeden z pracowników Kanału Zero. Na Woronicza zaś słyszymy, że szefostwo liczy na dobrą oglądalność nowego programu. Burza po występie Jerzego Bralczyka w 100 pytań. Daje nadzieję, że będziemy mieć wreszcie dobrą oglądalność. Ludzie lubią profesora, który jest nie tylko autorytetem w językoznawstwie, ale nie ukrywa, że pochodzi ze wsi, że dla obecnej żony rozwiódł się z pierwszą. Ciepły, serdeczny, swój człowiek i zaprzeczenie celebryty, dodaje nasz informator z kadry TV.